No cześć, Manko. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak na szybko o oknach. Nie będziemy tutaj wdawać się w jakieś zbędne szczegóły, bo to będzie wychodzić nam w praniu, ale chcę, żebyście wiedzieli w ogóle po co mamy tutaj te okna i do czego będą nam one służyć. Dobra. Lecimy sobie do lewej strony. Mamy tutaj okno hierarchii i na chwilę obecną mamy tutaj coś takiego jak sample scene i main camera, czyli będziemy tutaj w oknie hierarchii mieli wszystkie te Game objects, czyli te obiekty, które będziemy dodawać do naszej gry. Czyli jakbym chciał sobie tutaj coś stworzyć, dodać do naszej gry, to mogę kliknąć prawym i na przykład wybrać jakiś 2D object, sprite i na przykład circle. Jak widzicie, dodaliśmy sobie tutaj taki okrąg, czy też koło bardziej i już mamy je tutaj w tym naszym oknie hierarchii. Możemy sobie tutaj kliknąć dwukrotnie, żeby to powiększyć, czy przybliżyć. Możemy sobie tutaj kliknąć też i zmienić nazwę na byle jaką. No, i jak widzicie, tu właśnie będzie lista tych wszystkich obiektów, które mamy tutaj na naszej scenie, czyli w naszej grze. Tutaj, też w tym oknie hierarchii, będziemy sobie parentować różne obiekty, czyli będziemy mogli zagnieżdżać je. Jak sobie złapiemy i przeciągniemy, powiedzmy, pod naszą kamerę, to widzimy, że już te obiekty są zagnieżdżone, ale to oczywiście jest temat na kiedyś. Na razie tylko daję wam taką zajawkę. Wrócimy do tego na pewno. Następne okno to jest okno scene i okno game. Mamy tutaj dwa takie okna. Okno scene to jest taki widok roboczy, gdzie będziemy sobie układać te nasze elementy na naszej scenie w sumie, ponieważ każdy projekt, każda gra czy aplikacja, którą będziemy robić w Unity, będzie opierała się na scenach. Czyli właśnie w każdej scenie będziemy mieć jakieś tam obiekty, którymi będziemy grać. No. No i tak. Zazwyczaj będziemy się przełączać pomiędzy sceną a Grom. Zobaczcie, jestem teraz w scenie, klikam sobie tutaj na play, czyli wchodzimy właśnie w ten tryb gry, i automatycznie zostajemy przeniesieni do okna game. Czyli teraz będziemy widzieć świat, właśnie jak będzie on wyglądał w trakcie gry. Oczywiście w trakcie tutaj tego trybu play możemy się przełączać pomiędzy sceną a Grom. Czasami jest to Fajne do tego, żeby debugować, żeby sprawdzać, co się dzieje z tymi naszymi obiektami, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, a często tak jest. Więc ja czasami się przełączam pomiędzy tymi dwoma oknami, kiedy jestem w trybie gry. Ale pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to, czy jesteście w trybie gry, ponieważ wtedy, kiedy, jeżeli jesteście w trybie gry i wprowadzacie jakieś zmiany, to one nie zostaną zapisane. Ok? Tylko w tym trybie edycji możemy dokonywać zmian. Więc to jest też ważne bo no nieraz tak zrobiłem, że coś tam pozmieniałem, nie zauważyłem, że jestem w trybie gry no i nic mi się nie zapisało Dalej no, dobra, lecimy sobie dalej mamy tutaj okno inspektor zobaczcie, że jak kliknę sobie na jakiś obiekt, czyli na naszą tutaj kamerę w oknie hierarchii to w tym oknie inspektor pokazują nam się różne takie opcje, które możemy sobie zmieniać właśnie w tym obiekcie wszystkie obiekty, które tutaj mamy na scenie to są game objecty i o ile na chwilę obecną niewiele wam to mówi, to warto sobie zapamiętać, że każdy tutaj element to będzie Game Object. Oprócz tego będziemy dodawać do takiego obiektu właśnie różne komponenty. No i jak tutaj widać, na naszej kamerze mamy komponent kamera, dzięki czemu ten GameObject stał się kamerą, ponieważ dodaliśmy do niego taki komponent. Ale o komponentach jeszcze sobie pomówimy. Może tutaj warto tylko wspomnieć, że każdy z takich game będzie miał na sobie komponent Transform. Zobaczcie, że jak dodam teraz jakiś nowy, powiedzmy Create Empty, często będziemy tworzyć takie puste GameObjecty, po to, żeby one były takim kontenerem dla wielu innych obiektów, ale to też spokojnie wyjdzie z, z czasem. Więc kliknę sobie teraz na taki nowy obiekt. Jak widzicie, od razu dostał nazwę GameObject. I jak sobie przejdziemy tutaj teraz do okna Inspektor. No to nic tutaj nie ma tak naprawdę mamy tylko dołączony komponent transform którego nie możemy usunąć ten komponent transform będzie dla każdego game objecta no bo każdy obiekt musi być gdzieś usytuowany na scenie prawda musi mieć swoją lokację jakąś skalę rotację tutaj mamy też nazwę różne tagi do których wrócimy też w przyszłości więc jak widzicie ten komponent jest zawsze obecny przy każdym game objectcie. No i dobra, do komponentów jeszcze wrócimy i na razie lecimy sobie jeszcze z dwoma ważnymi oknami. Tutaj na dole mamy okno Project. Tutaj będą wszystkie nasze pliki, tak zwane asety, które będziemy dodawać do naszej gry. Czyli to, co mamy tutaj w tym oknie Project, niekoniecznie będzie w naszej grze, ale będzie to dla nas jakby dostępne. Czyli jak sobie tutaj zaimportujemy jakieś grafiki, różne rzeczy, to właśnie one tutaj będą. Możemy sobie tutaj tworzyć różne foldery, czyli na przykład klikamy prawym i dajemy create, a następnie folder i na przykład będziemy tutaj mieć powiedzmy skrypty. Więc możemy sobie napisać, że to będą scripts i tutaj wewnątrz tego folderu możemy sobie je umieszczać po to, żeby mieć porządeczek po prostu w naszym projekcie, nie? A jak go nie potrzebujemy, to klikamy, dajemy delete, delete i już znikło nam to. Więc to właśnie jest taki project window, gdzie będziemy mieć nasze wszystkie asety. Tutaj obok mamy okno konsol. Będziemy tutaj wyświetlać różne informacje, będziemy debugować sobie jakieś rzeczy z naszej gry, po to, żeby sprawdzać na przykład, czy wszystko jest OK, czy tam, gdzie oczekujemy jakiejś wartości, to rzeczywiście taka wartość nam jest podawana. I oprócz tego, jeszcze tutaj będziemy widzieć różne ostrzeżenia i błędy. Dlatego okno konsol to jest nasz no, jeden z lepszych przyjaciół ponieważ będzie nam pokazywał co się dzieje w naszej grze i sami będziemy mogli sobie właśnie tutaj wyświetlać różne rzeczy no żeby sobie sprawdzać po prostu czy wszystko jest tak jak byśmy tego chcieli oczywiście te wszystkie okna możemy sobie przemieszczać ustawiać gdzie tylko chcemy ale ja zazwyczaj korzystam z tego układu defaultowego mi się on sprawdza, dla mnie jest w porządku, więc polecam Wam go również ale, gdybyście sobie tutaj złapali i zobaczcie, namieszali ostro, że sobie chcecie popróbować coś z tymi okienkami i zrobicie totalny mess, no to łatwo możemy to posprzątać. Możemy przejść sobie tutaj z prawej strony u góry i kliknąć na Layout i wybieramy Default. No i automatycznie wszystko wraca nam do ładnych ustawień. Tutaj też mamy inne mm, ustawienia. Możemy dać sobie 2 na 3 Mamy coś takiego, 4 split i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak mówiłem. Ja lubię korzystać z tego defaultowego i jest w porządeczku. Czasem sobie coś tutaj pozmieniam, ale ogólnie jest git tak jak jest. Oczywiście w przyszłości będziemy sobie dodawać jeszcze inne jakieś okna, jeżeli będziemy potrzebować dodatkowych opcji, ale na spokojnie jeszcze do tego dojdziemy. Więc tak pokrótce wyglądałyby te kilka podstawowych okien, które będziemy wykorzystywać w naszych pierwszych projektach. No, jak widzicie łatwo, lekko i przyjemnie. To lecimy sobie dalej.